Cześć kochani, nazywam się Mateusz Rafał. Chciałbym wam powiedzieć moje świadectwo, jak zostałem uwolniony od narkotyków, od alkoholu. Ogólnie jak spotkałem się z Jezusem Chrystusem, bo w 2018 roku pierwszy raz zawołałem do Niego ze szczerego serca, pokutując, będąc pod wpływem wtedy jeszcze pewnych używek alkoholu, zostałem uwolniony w jedną sekundę przez jedną szczerą modlitwę. W 2018 roku powiedziałem: Jezu, pozwól mi wytrzeźwieć jeden dzień, żebym przeprosił wszystkich bliskich, których zraniłem. I przez kolejne miesiące, praktycznie przez rok od tamtego momentu, żyłem w trzeźwości, ale nie miałem prawidłowej nauki apostolskiej. Szukałem, bujałem się trochę po Polsce, po różnych kościołach. I do końca nie radziłem sobie, bo moje problemy zaczęły z jakimś czasem wracać, bo moja wiara zaczęła słabnąć w to, co się wydarzyło w 2018 roku, że w jedną sekundę, kiedy byłem naćpany i nachlany, przyszedł do mnie Bóg, do mojego serca i uwolnił mnie. Jakiś czas temu jeszcze miałem te same nawroty choroby, że tak powiem, opresji demonicznych. Zawołałem kolejny raz do Boga: Boże, ja nie chcę tak żyć, ja w Ciebie już uwierzyłem, narodziłem się na nowo. I znowu Bóg przyszedł i uwolnił mnie. I to jest piękne, za co Mu dzisiaj tutaj dziękuję z całego serca. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Amen.